Jakie będą skutki przyjętej w nocnym głosowaniu ustawy dotyczącej oświaty? Te rozwiązania, które Sejm przyjął, moim zdaniem generują całkowitą dekompozycję ustroju szkolnego, ale jednocześnie obrócą się przede wszystkim przeciwko dziecku, przeciwko uczniowi i w szczególnie dramatyczny sposób to będzie widoczne w środowiskach małych. Tam, gdzie nie ma centrów edukacyjnych, tam, gdzie wszystko skupia się wokół szkoły, to ta szkoła rozwalona, zdewastowana niestety będzie także fatalna z punktu widzenia jakości edukacji, będzie także niestety problemem dla lokalnych środowisk, także w sensie ekonomicznym i będzie przede wszystkim ogromnym wyzwaniem dla rodziców, bo to na rodzicach będzie spoczywał obowiązek wyrównania szans edukacyjnych, które do tej pory wyrównywało gimnazjum.